Konnichiwa, z tej strony Kawaii Brunet i witam was w recenzji anime Planetarian Chisana Hoshi no Yume. Planetarian Chisana Hoshi no Yume to animowana adaptacja gry o tym samym tytule, stworzona przez studio Ki, odpowiedzialne za takie produkty jak Clannad czy Little Busters. 30 lat po wojnie nuklearnej spowodowanej przez przeludnienie, brak żywności oraz nieudaną kolonizację kosmosu. Ostatnie z ludzi kryją się przed maszynami zaprojektowanymi do ich mordowania. Głównym bohaterem jest 30-letni zbieracz śmieci, który ukrył się w starym budynku planetarium. Spotyka on tam robota z wyglądu przypominającego śliczną dziewczynę o imieniu Yumemi Hoshino. Yumemi, nieświadoma obecnej sytuacji, pragnie nowemu klientowi zaprezentować specjalną projekcję za pomocą niezwykłego projektora, Pani Jeny. Planetarian to krótka, bo tylko 5-odcinkowa opowieść, ale za to bardzo dobra. Fajna muzyka, dobra grafika i wzruszająca historia. Nie grałam w grę, ale samo anime mi wystarczyło, by naprawdę czerpać przyjemność z tej produkcji. Wzruszająca końcówka była wisienką na tym małym, uroczym torcie i czekam na więcej takich pozycji. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych recenzji. Pa!